jest szósta tegoroczna akcja poboru krwi. Zazwyczaj mamy gdzieś około 30 kilku dawców się zarejestruje. Między 23 a 28-9 odda tą krew. Dwa miesiące temu mieliśmy pobór krwi, który był rekordowy, 13,5 litra brannej krwi, więc ta tendencja gdzieś się trzyma zawsze powyżej 10 litrów, a jak widać jest coraz więcej, co cieszy. Przychodzą także dawcy pierwszorazowi, to chyba największe tutaj jakby satysfakcje sprawia, gdyż no później przychodzą po raz kolejny, tak, i te grono dawców się zwiększa. Tej krwi no zawsze brakuje, nigdy nie jest tak, że jest za dużo. I zbieramy do banku krwi, później trafia do osób, które tej krwi potrzebują. W przyszłym roku także przewidujemy pobór krwi, 6 akcji w odstępach dwumiesięcznych, począwszy od 5 lutego. I także nowością będą 2 pobory, które będą towarzyszyły wydarzeniom na terenie gminy Kosakowo. Będzie to 29 lutego przy okazji biegu Tropem Wilczym, a także 6 czerwca przy festynie w Pogórzu, z Pogórza Lato Rusza. Jakiej krwi najbardziej brakuje? Oczywiście w dużym skrócie można powiedzieć tej najbardziej uniwersalnej, czyli 0-. Ta, która powiedzmy jest brana pod uwagę, jeżeli nie ma idealnego odpowiednika, bo teraz z głównymi wytycznymi staramy się danemu biorcy przekazać dokładnie identyczną zgronię, oczywiście z antygenami grupy krwi dla danej osoby potrzebującej. Oczywiście 0- to jest powiedzmy ta najcenniejsza grupa krwi, a tak naprawdę nasze stany magazynu można cały czas, aktualizacje są z dnia na dzień na naszej również stronie głównej, od razu jest wyświetlone na naszej głównej stronie krew.gda.pl również. Po prostu warto próbować, tak naprawdę najlepiej samemu przyjść. Kwestionariusz jest bardzo złożony, ale pytania są dosyć precyzyjne. Kilkadziesiąt pytań, które tak naprawdę wyczerpują całą tematykę odnośnie warunków do oddania krwi, także próbować zawsze można.